Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci. Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Na początku Adwentu mamy przed oczy postawione to wydarzenie przyjścia Pana w świat Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Pan przychodzi. To Jego przyjście wszystko zmienia. Oni się zachowują tak, jak ci, którzy odnaleźli skarb. Znaleźli tę jedną drogocenną perłę, dla której warto zostawić wszystkie inne. Jak skarb ukryty w roli, dla którego warto wszystko sprzedać, żeby tylko tę rolę kupić. Zostawiają wszystko. Zostawiają wszystko, żeby pójść za Nim. I to pójście za Nim, ono trudno sobie inaczej wyobrazić, jak właśnie takie przylgnięcie do osoby, przylgnięcie, które jest przylgnięciem serca, jest wyborem miłości. Poszli za Nim. Ciekawe, jak Jan Paweł II jeszcze jako krakowski biskup ze swoimi kapłanami rozważał prawdę o kapłaństwie, to mówił, że moment powołania do kapłaństwa to jest właśnie to. Pójdźcie za mną. Wcale nie to czyńcie na moją pamiątkę. To czyńcie na moją pamiątkę to jest najważniejsza w życiu funkcja kapłańska. Ale prawdą życia jest iść za Nim, przylgnąć do Niego, być z osobą. I z tego dopiero się rodzi spełnianie funkcji. Poszli za Nim, bo odkryli, ile zmienia w ich życiu Jego obecność, to, że przyszedł w ich życie. Tam, gdzie pracowali, gdzie prowadzili życie rodzinne, Jego wejście w ich życie wszystko zmieniło. To jest Adwent. I to przyjście jest też z perspektywą misji. Pójdźcie za mną,
uczynię was rybakami ludzi. Ta perspektywa posłania, ona się pojawia od samego początku. Oczywiście jeszcze jest daleko do tego, żeby byli posłani, ale wtedy, kiedy ich zaprasza do bycia ze sobą, to już im to wyraźnie pokazuje, że to bycie z nim, nie, będzie miało ten wymiar, będzie dla posłania. Uczynię was rybakami ludzi. To jest wszystko tak pięknie powiedziane też w tym niesłychanie ważnym zresztą fragmencie listu świętego Pawła do Rzymian. Jest taki tekst, który Kościół starożytny czytał katechumenom, bo on mówi o naturze wiary. Mówi najpierw o Bogu. On to rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy go wzywają. W tekście greckim jest to powiedziane prościej. On jest bogaty dla wszystkich. To jest bardzo piękne. Jest bogaty dla wszystkich. Bóg nie jest bogaty dla siebie. Bóg nie zbiera dla siebie, nie gromadzi dla siebie, nie jest bogaty wsobnie. Nie patrzy w lustro i nie mówi, o jaki jestem bogaty. Nie. Bóg jest bogaty dla innych. Bóg jest bogaty do rozdawania, do obdarzania. Ale ten tekst mówi, że tak ostatecznie to, co Bóg daje, nie? Co nam Bóg daje? Bóg nam daje swojego Syna. Bóg nam daje Ducha Świętego. Bóg nam daje ostatecznie siebie. Każdy z nas ostatecznie jest bogaty sobą. Nie tym, co tam mamy po kieszeniach albo w mieszkaniach. Nie. Osoba jest bogata sobą. I Bóg w tym swoim bogactwie daje nam siebie. Bóg istnieje jako dar dla innych. I dlatego jest potem powiedziane, że spotkanie z Nim, czyli wiara, polega na tym, że przyjmujesz Go w sercu. W sercu uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych. To znaczy, że sercem przyjmuje się żyjącego człowieka, żyjącą osobę, tego, kto żyje. Możesz do niego przylgnąć sercem miłości. Najpierw jest przylgnięcie sercem do niego, ale potem jest wypowiedzenie wiary ustami. Pójście za nim, ale i misja. Przyjąłem go sercem, wypowiadam ustami. To jest dopiero cały proces wiary. Przyjąłem, przekazuję, przyjąłem, przekazuję. Przyjąłem sercem, wypowiadam ustami. Dokąd nie przyjąłem sercem, nie mam o czym gadać. Ale jeśli tylko bym chciał zachować wiarę w swoim sercu, a nie chciał jej wypowiedzieć, tak mówię, dzieło Boże zostanie zatrzymane w połowie. Usprawiedliwiony, ale nie zbawiony. Są dwa różne wymiary tego spotkania człowieka z Bogiem. Usprawiedliwienie, to znaczy Bóg mówi, nie jesteś mi nic winien, ale zbawienie, to znaczy wyrywa mnie z niewoli. Wolnym się staje człowiek, który potrafi wyznać Boga. Andrzej, wolny w momencie śmierci, w momencie męczeństwa, taką wolnością, która absolutnie pociąga. Nie? Człowiek jest wolny w takim momencie. Przyjście Pana. Ten Adwent jest nam dany zapewne po to, byśmy do Niego przylgnęli sercem, poszli za Nim. Ale właśnie z tą perspektywą
na początku, on od razu na początku to mówi, bądź na to gotów, że cię poślę. To nie będzie tak, że wiara to będzie tylko takie spotkanie nas dwojga. Ono ma od razu w perspektywie też pójście do innych. Na taką łaskę Adwentu się otwierajmy. Amen.